No cześć. I o czym opowiadaliście? Dzisiaj opowiemy wam troszeczkę o w sumie tym miejscu zwanym King Casino w Rozwadowie. Bądź co bądź jest to największy poker room w tym momencie w tej części świata. No ale tak jakby nie było tak od początku. Ta sama historia jest bardzo ciekawa, więc uznaliśmy, że pochylimy się nad nią. Ja w tym miejscu pierwszy raz pojawiłem się w 2013 roku. Wtedy tego wszystkiego jeszcze nie było. Kasyno otworzył wszystkim dobrze znany bywalec super high rollerów Leon Cukiernik. Według Wikipedii pan Leon był wcześniej handlarzem antyków. Tam Dawid opowiada coś, że jak wyglądało kasyno. Ja wam pokażę wersję prawdziwą. Kwaku, pozwól. To jest stary budynek kasyna. Stodoła rozwadowska tak zwana. Wiele tysięcy koroniczków zostało tam przerzuconych. Wiele krów zostało zostawionych lokalnych rolników, żeby móc rzucać od 0 do 36 cudownym kołem fortuny. Ale tak powstała potęga. King's Casino. Ze stodoły do kasyna króli. Teraz możecie posłuchać wersji alternatywnej Dawida. Chodźcie, zobaczcie, jak to wyglądało w 2013 roku. Jak tutaj pierwszy raz przyjechałem, cały przybytek składał się z tego budynku. Tylko i wyłącznie. Było dosłownie kilka pokoi hotelowych wewnątrz, a wtedy było wykupionych tutaj dookoła kilka pensjonatów i w okolicznych wsiach kilkanaście. No i na dobrą sprawę mieszkało się gdzieś tutaj na wioskach. Ja najczęściej mieszkałem w budynku tam za kasynem. Kasynem Admiral. Tam na pierwszym piętrze był taki czteroosobowy pokoik, w którym zawsze wynajmowaliśmy z Ciejasem, z Uberem i z Grzesiem oraz z Królewiczem. No i siedziało się w kasynku i się grało, tak? Na przestrzeni 4 lat wybudowano tutaj poker room, który może pomieścić 1000 osób. Dobudowano olbrzymią salę kasynową, której serwują gry, których wcześniej nie serwowali. Oraz wybudowano hotel, który docelowo ma być hotelem o standardzie 5-gwiazdkowym, który jest w stanie, który ma chyba 130-140 pokoi. No jest to w tym momencie obiekt olbrzymi, do tego stopnia, że naprawdę ciężko mi przywołać sobie w pojęcie, czy w Europie jest jakieś kasyno o takiej kubaturze i takim capacity. Co myślisz, Tomasz? Nie wiem, czy widziałeś, kto za tobą szedł. Najlepszy pokerzysta na świecie jest uwieczniony na drugim planie. Billy Willy za mną szedł? Billy Willy. O Jesus. O Jesus. Nieźle. Nieźle w takim razie. Taką rzeczą, która od początku wyróżniała to kasyno, może dość infantylną, ale jednak, było to, że od początku istnienia jego była w nim stołóweczka, w której wszyscy goście kasyna, zarówno ci kasynowi, jak i pokerowi, mieli za darmo jedzenie. Jeżeli miałbym wskazać taką rzecz, która po prostu przyczyniła się do sukcesu tego miejsca, no to chyba w sobie było to taki prosty przepis na sukces, tak? Większość ludzi podchodzi sobie do tego w ten sposób. Jadę tam, płacę tylko za nocleg, tak? I tak jak wcześniej, we wcześniejszym odcinku tłumaczyliśmy, że jest masę kosztów pobocznych, tak w kasynie w Rozwadowie zawsze miałeś tą świadomość, że jak przyjeżdżasz tutaj, to poza noclegiem, to za nic nie płacisz. No i to było takie naprawdę cool. Szczególnie dla osób z mniejszym bankrolem, dla których właśnie te koszta wyjazdu były relatywnie duże. Względem ich potencjalnego EV na takim wyjeździe. My właśnie idziemy grać maina. To jest dzień 1B. Wjeżdżamy na leciutkim late regu, ale dalej bardzo deep. Chcieliśmy dla was to nagrać, co nagraliśmy. Tak jest.
I co? Trzymajcie kciuki. Stop. Zapomniałeś o postscriptum. Jutro w odcinku. Halo? To twoja matka dzwoni, że ty to odbierasz? Nie no, Tomczyk. A, nie no, to jak Tomczyk. Ale nie było coś z kosłyszy. No. Pozdrowienia dla Tuczyka. Pozdrowienia. Postscriptum jest takie, że jutro w kolejnym odcinku ujawnimy wam, kto będzie headcoachami i twarzą nowego projektu Smart Backing. Bang Bang. Czyli Smart Backing Flo. Oglądajcie jutro. Nie dam rady. Tak, już jest, przecież jeździłeś. Ja wiem, ale wiesz, że ja mam problemy z balansem. Nigdy nie jeździłem na snowboardzie, na nartach, na deskorolce. O, na no, chuj, jestem przerażony. No, tylko, że ja teraz tym nie steruję, tylko zjeżdżam z górki, tak wam powiem.